W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź, oddal wszelkie przeszkody, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby nic nam nie przeszkadzało. Zanurzamy całą tę modlitwę, Duchu Święty, w Tobie samym, prosząc Cię o to, żebyś nas ogarniał, żebyś nas przemieniał, żebyś był wodą, w której będziemy mogli się obmywać, którą będziemy mogli pić, nasycać się, zaspokajać nasze pragnienia, tak abyśmy już nie szukali w dobrach tego świata, nie szukali w grzechu, ale w Tobie szukali. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Spróbujmy sobie uświadomić na początku, przed kim stajemy, że to nie jest modlitwa do telefonu, do komputera, to nie jest ćwiczenie koncentracji, to nie jest cokolwiek takiego, tylko to jest stanięcie przed żywym, realnym człowiekiem. Spróbujcie oczami wyobraźni sobie wyobrazić, że Jezus jest obok albo przed wami. Zobaczcie Go, że On tam jest, przy was. Panie Jezu, proszę Cię o pomoc, poprowadź sam tę transmisję. Poprowadź tę transmisję i daj nam łaskę dobrego rozmyślania. O to Cię proszę. W Twoje imię. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, od 13 wersetu. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6, i rzekł do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Spróbuj zamknąć oczy i uruchomić wyobraźnię. Spróbuj zobaczyć tę scenę. Spróbuj zobaczyć ogromny, rozszalały tłum Jezusa umęczonego i Piłata. Spróbuj zobaczyć ten rozszalały tłum ludzi religijnych, ludzi pobożnych, ludzi, którzy pościli, którzy chodzili do świątyni, którzy byli przekonani o swojej wyjątkowości, o swojej dobroci, którzy krzyczą. Krzyczą na Jezusa. Są przekonani do tego, że walczą o dobro, walczą o sprawiedliwość, walczą o religijność czystą. Spróbuj zobaczyć Jezusa, który dźwiga krzyż wśród tego tłumu. Oczami wyobraźni, spróbuj to zobaczyć, jaki on jest, ile ma ran, po co on to robi. Spróbuj teraz stanąć pod krzyżem razem z Maryją. Powpatruj się w to, co się dzieje dookoła. Zobacz tam Maryję Królową, która stoi obok króla. Popatrz na jego tron, na tron królewski. Gdzie on jest? Porozglądaj się dookoła. Który to jest tron? Gdzie on jest? Przytul się do tego tronu. To jest krzyż oczywiście. Oczami wyobraźni spróbuj się przytulić do tego tronu. Spróbuj ucałować ten krzyż. Naprawdę, nie bój się tego. Nie bój się użyć wyobraźni. Spróbuj to zobaczyć. Ucałuj ten krzyż. Spróbuj zobaczyć, jaki ten król jest. Jaką ma koronę. Powpatruj się w tę koronę. Spróbuj wyobrazić sobie, jakbyś był kamerzystą i ze zbliżenia wpatrywał się w całe, wszystkie szczegóły ciała Jezusa, wszystkie szczegóły Jego tronu, całej tej sceny. Spróbuj Jego koronę, jak się wbija w Jego
głowę. Zobacz tę koronę tego króla. Zobacz to. Spróbuj teraz powpatrywać się w różne rany Jezusa. Spróbuj zobaczyć to ciało. Spróbuj popatrzeć na wyraz twarzy Jezusa. Spróbuj zobaczyć, że On otwiera oczy i wpatruje się w Twoje oczy. W chwili ciszy popatrzcie na siebie. Może widok jest odrażający, może bardzo się boisz tego widoku, może masz obrzydzenie w sobie, ale ten król zrobił to dla ciebie. Zaprasza cię na swój tron. Powiedział w Apokalipsie: zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie. Wróć i spróbuj stanąć pod krzyżem blisko Maryi. Spróbuj zobaczyć, że to zwykła kobieta. Oczami wyobraźni przytul ją i spróbuj pocieszyć w tym jej bólu, w tej jej żałości. Nie bój się. Spróbuj się. Jeżeli masz problemy z wyobraźnią, to wysil się. Spróbuj zobaczyć to. Spróbuj przypomnieć sobie pewne obrazy, może z dzieciństwa, może z filmu Pasja. Maryja jest królową. Dostała wielką godność. Do tej godności przeszła przez ciernie. Spróbuj teraz się przenieść w inne miejsce. Spróbuj zobaczyć wielki pałac. Ogromny, przewspaniały pałac, który jest pełen przepięknych marmurów, ociekający złotem, pełnych wspaniałych antyków. Spróbuj oczami wyobraźni znaleźć się w tym pałacu. Idziesz do sali króla. Idziesz do sali króla. Król siedzi na wyniosłym, doniosłym tronie. Spróbuj przyjść blisko niego. Nie bój się. I posłuchaj. I posłuchaj, co ma ci teraz do powiedzenia. Zamień się w słuch. Moimi ustami on ci będzie coś mówił teraz. Ten król we wspaniałym pałacu. Możesz się porozglądać dookoła. Jakie wspaniałe są, jak wspaniale jest zrobiony sufit, jak wspaniałe są kolumny w tej sali królewskiej. Spróbuj to oczami wyobraźni zobaczyć. Ten król chce ci coś przekazać. Spróbuj przestać biegać wzrokiem i skupić się na twarzy tego króla. Patruj się w jego oczy. Patruj się w jego oczy. On chce ci coś powiedzieć. Oto wybieram cię na mojego syna. Oto wybieram cię na moją córkę. Jesteś synem królewskim. Jesteś synem najwyższego. Adoptowałem cię na chrzcie. Jesteś córką najwyższego. Jesteś powołany do wielkich rzeczy, do wzniosłych rzeczy. Jesteś powołany do tego, żeby odziedziczyć wielkie dziedzictwo. Żeby stać się wielkim królem. Żeby stać się wielką królewną. Królową. Żeby przyjść do tego pałacu, musisz przejść przez ciernie. Musisz przejść próbę ogniową. Musisz przejść przez tunel, w którym będzie ciemno. Który będzie wymagał wielkiego zaufania. W którym będziesz miał wrażenie, że na twoich plecach jest wielki krzyż. Czy chcesz podjąć się tej próby? Jakie uczucia się w tobie rodzą, gdy tak patrzysz na tego króla i on ci mówi takie trudne rzeczy, może trochę tajemnicze? Czy chcesz podjąć się tej próby? Czy chcesz wielkie dziedzictwo odziedziczyć?
Król musi cię przygotować do tego, żeby cię ten ogrom, te bogactwo nie przytłoczyło. Musi twoje serce przygotować. Musi twoje serce rozszerzyć, bo ono jest ciasne i nie pomieści tych wszystkich darów. Czy chcesz przejść tę próbę? Jeśli chcesz, król pokazuje ci małą, ciasną bramę. Małą, ciasną bramę pokazuje palcem. Zobacz to. Jeśli chcesz, możesz przez nią wejść. Nie wiesz, co tam dalej jest. Spróbuj pomimo lęku odnaleźć tę ciasną bramę i wejść. Trzeba się mocno uniżyć. Trzeba się mocno poniżyć. Trzeba się mocno upokorzyć, schylić, żeby wejść. Wchodzisz w ciemność. Nagle czujesz ogromny ciężar. Nagle ktoś daje... Nagle czujesz na głowie bardzo wiele wbić, jakby szpilek. Ktoś włożył koronę cierniową na twoją głowę. Czy chcesz iść dalej? Idź dalej. Spróbuj sobie wyobrazić, że dochodzisz do miejsca, w którym jest więcej światła. Już widzisz dookoła, co się dzieje. Spróbuj zobaczyć, że to właśnie Golgota, że to jest miejsce, od którego zacząłeś. Spróbuj jeszcze raz zobaczyć na ciało Jezusa. Popatrzeć na Jego twarz i usłyszeć te słowa: pójdź za mną. Pójdź za mną. Ciasna brama i wąska ścieżka prowadzi do życia wiecznego. Ciasna brama i wąska ścieżka prowadzi do bycia dziedzicem dóbr niebieskich, dóbr wiecznych. Co ostatnio było twoim krzyżem? Spróbuj o tym porozmyślać. Co było dla ciebie trudne? Co odczuwałeś, jakby wbijanie szpilek w twoje ciało, w twoją głowę? Spróbuj sobie przypomnieć te trudne sytuacje. Gdzie zdawało ci się, że jesteś pośród ciemności? Popatrz jeszcze raz na Jezusa, na Jego ukrzyżowanie, na to, dokąd Go doprowadziła miłość. Spróbuj to skonfrontować ze swoim krzyżem, ze swoimi trudnościami. Zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie. Czy chcesz zasiąść na tym tronie? Spróbuj wyobrazić sobie, że rzeczywiście obok jest drugi krzyż, na którym ty jesteś. Może wokół ludzie są, może ludzie pobożni, ludzie, którzy uważają siebie za dobrych, za poprawnych, za religijnych i którzy krzyczą na ciebie, którzy cię szkalują. Może tak właśnie twoje życie wygląda. Może to niekoniecznie są ludzie religijni, ale ostatnio bardzo wiele od nich przeszedłeś. Może to niekoniecznie są ludzie, a może to są emocje w tobie, które bardzo ostatnio ci dopiekły i bardzo wiele cierpień cię kosztowały. Lęki, twój wstyd, twoje zdenerwowanie, walka z tym wszystkim. I one wszystkie krzyczą: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Czy chcesz się zjednoczyć z twoim królem? Czy chcesz mieć udział w tym królowaniu? Czy chcesz tak królować? Czy chcesz mieć za tron krzyż? Czy chcesz mieć za koronę cierniową? Spróbuj oddać teraz Bogu wszystko, albo oddać to, co wydaje ci się, że do tej pory nie było oddane, albo nie w pełni oddane. Jezus oddał Ducha Ojcu. Spróbuj ty teraz coś oddać Bogu. Może tę trudną sytuację właśnie, o którą prosisz, żeby się rozwiązała, a która stawia ciebie na tym krzyżu.
Spróbuj usłyszeć bardzo donośny głos, bardzo silny. Wykonało się już po wszystkim. Wykonało się. Zobacz siebie w tym wielkim pałacu, przewspaniałym, jakiego nigdy więcej, nigdy wcześniej nie widziałeś. Spróbuj przejść się z tym samym Jezusem. Jego ciało jest pokryte ranami, ale chwalebnymi. Jaśnieje, jest piękny. To piękno jest tak majestatyczne, tak niesamowite, że nigdy wcześniej takiego nie widziałeś. Spróbuj przejść się po wielkim korytarzu razem z Nim i zasiąść razem z Nim na tronie, tuż obok. Wtul się w Jezusa. Spróbuj usłyszeć od Niego te słowa jeszcze raz. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że walczyłeś. Dobrze, że byłaś mężna. Dobrze, że byłaś wytrwała. Jestem z Ciebie dumny, że nie zeszłaś ze swojego krzyża. Jestem z Ciebie dumny, że podjąłeś ten trud i nie uciekłeś. Mam tak wiele Ci do zaoferowania. Święty Paweł powiedział bardzo słusznie, że cierpień doczesnych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Jesteś dziedzicem wszystkich dóbr, to wszystko jest Twoje, cały ten pałac, nieskończone ilość mieszkań, to wszystko jest Twoje. Jesteś moim synem, jesteś moją córką. Przez całą wieczność będziemy mogli tam przebywać. Przez całą wieczność będziemy mogli cieszyć się sobą. Będziemy wspominali każdą ranę odniesioną dla miłości i z miłości. Każda moja rana będzie przypominała Tobie o mojej miłości do Ciebie. Każdy z cierni będzie przypominał o odpuszczonym grzechu, o przebaczeniu, o walce, o zaufaniu, o tej nauce, o tym ciemnym tunelu, który zajaśniał chwałą, zajaśniał wielkim światłem. O tym tronie, który zmienił się w tron chwalebny. Spróbuj na koniec podjąć jakieś postanowienie po tym rozmyślaniu. Czy chcesz zaakceptować swój krzyż? Czy chcesz na nowo podjąć walkę o niebo, o dobra niebiańskie, o bycie dziedzicem dóbr wiecznych, bycie synem, córką, o zwycięstwo na tronie? Panie Jezu, powierzamy Tobie wszystkie te intencje, które zostały zapisane, wrzucone do skrzynki intencji. Proszę Cię, Panie Jezu, o zdrowie. Proszę Cię, Panie Jezu, o awanse, o sukcesy, o zdane egzaminy, o wszystko to, o co Cię prosiły Twoje dzieci, te najskrytsze tajniki serca, które nie nadawały się do napisania ich publicznie, a Ty o nich wiesz. Panie Jezu, weź je wszystkie i spraw, aby one stały się drogą do Ciebie, drogą do nieba, abyśmy umieli akceptować swój krzyż i ufać Tobie, że każda ciemność, każdy wbijany cierń w naszą głowę, każde ciernie po drodze, które ranią nasze stopy, każda rana, służy temu, żebyśmy tym większymi zwycięzcami się stali, tym bardziej upodobnili się do Ciebie. Tym godniejszymi nieba się stali, tym bardziej przez ciasną bramę, jeszcze ciaśniejszą, do jeszcze większych dóbr prowadzącą. Przez nią weszli, idąc wąską drogą. Proszę Cię o wiarę, proszę Cię o zaufanie dla nas. Proszę Cię o Twoje obfite błogosławieństwo. Mocą Chrystusowego kapłaństwa błogosławię każdego, kto wysilił się, aby przejść tę drogę, drogę z Jezusem, aby królować wraz z Nim. Błogosławię każde dobre postanowienie, każde dobre rozmyślanie, każde zrozumienie tajemnicy swojego życia, tajemnicy sensu swojego życia. Proszę Cię, Panie Jezu, o wytrwałość i męstwo w dążeniu na ten tron. I Panie,
Daj nam wiarę, abyśmy zobaczyli, że dóbr doczesnych, że cierpień doczesnych nie da się stawiać zupełnie na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Daj nam pragnienie nieba. Daj nam pragnienie królowania z Tobą. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was, pozostanie na zawsze. Amen.